Wiecie co? Wargaming to jednak wie co robi. Moi drodzy, po raz kolejny pojawia się akcja, w ramach której możemy wypożyczyć wybrany przez siebie czołg premium na okres 7 dni. Nie byłoby w tym nic dziwnego, można powiedzieć, przysługa dla graczy, gdyby nie to, że już jutro pojawia się defender i tak naprawdę to jest taka zasłona dymna. Chodzi o to, aby nie było widać tych defenderów, obiektów 252U, samych w bitwach losowych. W ten sposób nawet gracz, którzy nie wydają kas na Wota, będą grali premkami i nie będzie widać tak dużo tych obiektów, kiedy ludzie się na nie rzucą i będą chcieli je jutro kupić, bo wiadomo, już jutro pojazd ten będzie dostępny zapewne od rana, od 7 rano coś takiego, więc całkiem ciekawy sposób na ominięcie systemu i tego hejtu, który poleciałby, że. O Jezu, 20 randomów i wszędzie same defendery. Obiekty 252, będę to mówił na przemian, ale. To jest tak naprawdę to samo. I o co chodzi w tej akcji? Oczywiście chodzi o to, aby wziąć kod i go wykorzystać. Dostajesz czołg na 7 dni za darmo, a kody są ważne do końca grudnia. Także łopanie. Długo, 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 długo. Do wyboru jest Lorca, oczywiście niemiecki Bulldog, Even, Patriot, Rewolwer, Samoa i tak dalej, i tak dalej. Ja po prostu wkleję w opisie, będą wszystkie kody. Ale pogadajmy sobie o trzech pojazdach, które ja bym szczególnie dzisiaj chciał wyróżnić. Jeden dla graczy bardziej zaawansowanych jest to niemiecki Bulldog. Co tak bardzo mi się w nim podoba? Na pewno to, że jest super szybki, ma sporo HP, do tego bardzo mocny działak na swój tier. Sporo uszkodzeń 240, penetracja na złocie nawet słaje 250. Co prawda pocisk kumulacyjny, ale jednak i jakby było mało dobry zasięg widzenia. Pojazd po prostu idealny, jeśli chodzi o lajty, ale jest troszeczkę za duży, no i ma słaby pancerz to są jego takie gorsze strony. Na pewno gracze zaawansowani docenią jego atuty. Co jeszcze bardzo bym chciał dzisiaj wyróżnić. A na pewno chińską wuzetę. Ostatnio miałem okazję troszeczkę nią pograć, aby pozarabiać. I powiem Wam, że działo fantastycznie strzela często po piętstów, choć średni jest. 440. Poza tym penetracja zdecydowanie wystarcza, i jakby było mało, mamy mobilność, mamy pancerz. Nawet teraz widać to, że ten pojazd potrafi odbić, a to jest mega fajna sprawa w TDK. Jakby było mało, e, chciałbym jeszcze wyróżnić Liberte AMX 4L49, francuski Heavy, który ostatnio chyba nie dostaje tak dużo pochwał, a uważam, że zasługuje na nie, dlatego że gra mi się nim nawet ostatnio lepiej niż RWM. To dlatego może, że Iberte więcej Dingę kadłubem. On naprawdę potrafi odbijać potężne pociski nawet premium i to mi się w nim szczególnie podoba, kiedy chcę postawić na pojazd z pancerzem, ale nie chcę aby to był Defender, no bo wiadomo, nim byłoby jeszcze lepiej grać, ale nie zawsze chce się grać tylko jednym pojazdem, więc te trzy pojazdy dzisiaj szczególnie różni, ale oprócz tego na pewno samo, na pewno Skorpion, byłoby ich jeszcze parę także Zapraszam do używania kodzików. Pamiętajcie, aby wygenerować je na stronie WOTA. Jak to zrobić? To bardzo proste. Należy zalogować się na stronę Word of Tanks I w prawym górnym rogu macie taką opcję. Klikamy tutaj. Po zalogowaniu, klikamy aktywuj kod Wargaming. I tutaj wklejamy nasz kod wykup. I proszę bardzo, kod aktywowany. Tyle, nic więcej nie potrzeba. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę i zachęcam do używania tych kodów na wypożyczenie. Do zobaczenia, cześć!